Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będą z Wami. Pana witam również bardzo serdecznie wszystkich wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas, którzy jesteście dzisiaj tutaj na tej mszy świętej, na tym spotkaniu. Jest to dla nas czas szczególny, bowiem na co dzień zajmujemy się niesieniem pomocy, a teraz mamy chwilę do siebie, po to, aby można było złożyć sobie nawzajem życzenia, umacniać więzi, cieszyć się sobą i nieść Boga na świat. Tak, abyśmy poprzez dzieła miłosierdzia świadczyli o Jego obecności pośród nas. Chciałbym się krótko zatrzymać przy osobie Jana. On jest i autorem pierwszego czytania, bo to był czytany fragment pierwszego listu. Takich listów jest trzy. Jest też Ewangelia wedle jego autorstwa i jest Apokalipsa. Jan jest apostołem szczególnym. Wśród apostołów był on, jak pamiętamy, najmłodszy. I przez to miał jakiś szczególny przystęp do Jezusa. Był człowiekiem, mówiąc najkrócej, niewinnym. Wszyscy pozostali apostołowie mieli już jakąś historię za sobą. I zwycięstwa, ale pewnie więcej porażek życiowych. Natomiast Jan był człowiekiem bardzo młodym, powiedziałbym, czysty, przezroczysty. I dlatego jest na wszystkich, powiedzmy, przekazach i słownych, ale także jak artyści ujmują grona apostolskie, to Jan jest blisko Pana Jezusa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, idźcie w pokoju Chrystusa. Bardzo dziękuję Bożej Opatrzności za tę możliwość, że tutaj obecnym, a przez was wszystkim wspólnotom, które zaangażowały się i angażują w wielkie dzieło miłości i miłości miłosiernej na terenie całej diecezji, a wierzę, że to również nieraz przekracza to, co jest granicą wyznaczoną przez diecezję. To jest jeden z najpiękniejszych fragmentów naszego życia, który jest świadectwem powagi naszej wiary i takiego wewnętrznego dynamizmu, który rodzi się z wypełnienia miłością. Żeby to lepiej zrozumieć, to warto sobie tak głębiej zanurzyć się w to, co działo się z Matką Najświętszą po zwiastowaniu. Kto by się spodziewał, że taki będzie obrót spraw? Zobaczcie, w Ewangelii są zapisane tylko te wydarzenia, te słowa, które są najistotniejsze na drodze naszego zbawienia. Potem dopiero ciekawość ludzka uzupełniała je w różnych opisach, które oczywiście nie mogły wejść w skład pism objawionych, ale one jakoś tam